Witam moich radiosłuchaczy. Słuchajcie, tutaj mam dwa akumulatory. Są to akumulatory Turnig 5.0, 60 do 120C Discharge, model, tak jak tutaj widać jest napisane. Są to dwa akumulatory modelarskie. Mamy tutaj 16,4V. Jestem ciekaw, czy te dwa akumulatory na tym poziomie, ale mi się wydaje, że tak, napędzą mi, znaczy włączą mi moje radio w samochodzie, w moim maluchu. Jestem ciekaw, czy będę mógł normalnie na tych akumulatorach posłuchać muzyki i jak to długo będzie trwało. Czyli jak, po jakim czasie mniej więcej na normalnej głośności słuchania muzyki rozładują się te akumulatory. Także sprawdzimy to, pójdę do auta i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pozdrawiam. Mam podłączone tutaj właśnie te pakiety do samochodu. Czy przekręci rozrusznik na tych pakietach? Tak, wierzcie mi, że przekręci. Ja może szybciutko zademonstruję, ale przede wszystkim chcę wam pokazać. A, nie mam kluczyków. Ale zróbmy to jeszcze raz. Czy przekręci akumulator? Pewnie, zobaczcie, jest ten. Zdejmiemy bieg. I czy przekręci? No, kręci lekko, ale wiadomo, bo te pakiety już nie są mega super naładowane. Ale czy włączy radio? Włącza radio, bez problemu. No i super, tylko ja bym chciał kartę. O! To ciekawe. Zresetowało ustawienia, z tego co widzę. Działa! Zastosowanie takich dwóch pakietów daje to, że zamiast tyrać akumulator na swoim sprzęcie audio, którego zresztą tu widzicie, proszę bardzo, to po prostu wykorzystujemy akumulatory, takie po prostu nasze, których normalnie na co dzień nie używamy. Ja ich na przykład na co dzień nie używam, więc muszę je jakoś wykorzystać, bo nie mogą tak ciągle leżeć nieużywane. Więc nie tyram akumulatora tego, tylko będę sobie używał tego do słuchania muzyki, jak sobie będę grzebał tutaj w garażu przy moim samochodzie. Dziękuję.